potrzebna jest pilna informacja minister Marzeny Czarneckiej i minister przemysłu na temat możliwych opóźnień w polskim programie energetyki jądrowej. Usłyszeliśmy bardzo niepokojące słowa, że pierwsze reaktory jądrowe mogą zostać uruchomione dopiero w roku 2040. To jest nieakceptowalne. To jest narażenie Polski na utratę bezpieczeństwa energetycznego, polskiej gospodarki na brak konkurencyjności. To jest narażenie Polski na to, że zabraknie w naszych gniazdkach stabilnych dostaw energii. Więc prosimy o jasną, konkretną informację, która nas teraz uspokoi, że plan polskiej, rozwoju polskiej energetyki jądrowej będzie realizowany zgodnie z planem, że nie będzie wieloletniej dziury w dostawach stabilnej energii. Mamy prawa tej informacji oczekiwać. Mamy prawa oczekiwać realizowania rozwoju polskiej energetyki jądrowej zgodnie z planem i powstania polskiej pierwszej elektrowni jądrowej w 2035 roku. Dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, bardzo proszę.